Dziś Sejm. Skala tego problemu dzisiaj jest ogólnopolska, nie? Przed Sejmem protestowali poszkodowani podwykonawcy z A2, ale też i ci, którzy pracując przy budowie autostrady A4 Kraków-Rzeszów od pół roku nie dostają pieniędzy od generalnego wykonawcy. Magdalena Sokowiak, Panorama. Ta bramka zawróciła w prawie... Nie było wiadomo, czy przekroczyła linię. Dopiero powtórki pokazały, że tak, ale węgierski sędzia nie uznał Ukraińcom go. Magdalena Sobkowiak, Panorama. Ta bramka zawróciła wczoraj bieg historii Euro 2012. Piłka już wkraczała do bramki, gdy wybił ją nie bramkarz, a angielski zawodnik. Nie było wiadomo, czy przekroczyła linię. Dopiero powtórki pokazały, że tak, ale węgierski sędzia nie uznał Ukraińcom gola. A w piłce nożnej to sędzia ma rację. Magdalena Karpińska. Gdzie byli sędziowie, gdy Ukraińcy rozgrywali tę akcję? Najpierw nie zauważyli spalonego, potem strzelonej bramki. Dwa błędy naraz. Arbiter nie zauważył ani jednego, ani drugiego i swoją jedną pomyłkę naprawił drugą pomyłką. Trochę to wyszło zabawnie, bo na koniec końców okazało się, że werdykt był sprawiedliwy. Może Ukraińcy opuszczaliby stadion z innymi minami, gdyby arbitrzy byli bardziej uważni. Trener gospodarzy długo nie mógł się uspokoić. Naszej porażce winny jest sędzia. Nie uznał prawidłowo strzelonej bramki. Wczorajszy mecz może spowodować rewolucję na boiskach, o czym świadczy wypowiedź szefa FIFA na Twitterze. Po wczorajszym meczu technologia goal line nie jest już alternatywą, lecz koniecznością. Dzięki specjalnym czujnikom w piłce i w bramkach już po sekundzie od zdarzenia sędzia będzie wiedział, czy piłka wpadła. Pił wtedy dosłownie całą Polskę. Chciałem zabić i to dobrze, że... Ale kogo? Dobrze wiecie kogo. Brytyjski sędzia dostał osobistą ochronę, co wcale nie jest takie rzadkie. Anders Frisk na przykład, Szwed, dostawał tyle listów z pogróżkami po jednej swojej niezbyt fortunnej decyzji, że po prostu zdecydował się zakończyć karierę. Decyzje sędziów często mylone są z boską opatrznością. Diego Maradona, który w meczu z Anglią strzelił gola... Toka daje nam wygrać San Marino. No trochę głupio. Zresztą jeżeli chodzi o moją, to naprawdę był odruch, bo ta piłka już przechodziła i wpadła. No później ja sam nie wiedziałem, że to bezpośrednio wpadło, bo tam myślałem, że się od kogoś jeszcze odbiła. Najgłośniejsze pomyłki sędziowskie zdarzyły się właśnie w meczach z udziałem Anglii. W 66 roku nieuznany gol dla Niemców. Anglia triumfuje. 44 lata później to Niemcy zwyciężają po nieuznanej bramce Anglików. Błąd sędziego, a świat huczy o sprawiedliwości dziejowej. Może to i ma swój urok, który technologia zabierze. Ostateczna decyzja o jej wprowadzeniu ma zapaść 2 lipca podczas specjalnego posiedzenia w Kijowie. Dzień po finale Euro. Magdalena Kapińska, Panorama. Ale na razie rozgrywki wyszły z fazy grupowej i jeśli dotąd ktoś narzekał, że w Warszawie nie grały gwiazdy światowego formatu, teraz powinien być usatysfakcjonowany. Cristiano Ronaldo przylatuje dziś do stolicy. 27-letni Portugalczyk, uwielbiany przez kobiety, ceniony przez mężczyzn, nazywany maszynką do strzelania goli, przykuwa uwagę, bo wart jest miliony. Radosław Masłowski. Najlepszym piłkarzem na świecie. Ci, którzy za nim nie przepadają, twierdzą, że tym pytaniem Cristiano Ronaldo rozpoczyna swój każdy nowy dzień. Erudytą może nie jest, aczkolwiek mówi ciekawie. Barbara Bardadyn poznała boskiego Ronaldo, tłumacząc jego biografię. Jej zdaniem, wbrew obiegowej opinii, to bardzo sympatyczny chłopak, choć ma obsesję na punkcie doskonałości. On bardzo dba nie tylko o swoje ciało, wygląd zewnętrzny, ale też przykłada ogromną wagę do swojego ciągłego rozwoju. To jest dla niego bardzo istotne, dlatego że on chce wreszcie przerwać tę hegemonię. Obsesyjna rywalizacja z Messi jest przyczyną problemów Portugalii. Przerwać tę hegemonię Leo Messiego, który 3 razy z rzędu zdobywał złotą piłkę. Ta maszynka do strzelania zawiodła w 2 pierwszych meczach Euro. Pojawiły się opinie, że to jego egoizm i obsesyjna rywalizacja z Messi jest przyczyną problemów portugalskiej drużyny. Jednak wbijając w ostatnim meczu fazy grupowej 2 gole Holendrom,